Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z panem Romanem Kluską, założycielem m.in. marki Optimus. Człowiekiem, który osiągnął w Polsce bardzo wielki sukces. Ale ja również witam państwa, proszę mi na to pozwolić. Dziękuję bardzo, miło mi, że udało się nam spotkać. Chciałem zapytać pana o swoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od swoich rówieśników? Myślę, że jakichś bardzo istotnych cech nie było. Zawsze interesowała mnie strona gospodarcza naszej rzeczywistości, więc już w szkole podstawowej chyba byłem prezesem spółdzielni uczniowskiej. W liceum robiłem zdjęcia i zarabiałem, bo trzeba było jakieś pieniążki mieć dodatkowe dla siebie. Także taki mały wyróżnik powiedziałbym. A tak naprawdę interesowało mnie wszystko. Tak? Każdego młodego człowieka chłonąłem i sprawy związane z ścisłym umysłem i te z humanistycznym. A skąd u pana powstał pomysł na założenie firmy Optimus? To nie u mnie powstał pomysł, to zmusiła mnie do tego rzeczywistość. Zostałem wyrzucony z poprzedniej pracy, można powiedzieć za sukces, za zrobienie reformy przedsiębiorstwa, w którym pracowałem. I jeżeli nagle człowiek staje się bez pracy, bez żadnych środków do życia, no to musi jakoś sobie z tym wyzwaniem dać radę. I właśnie moją odpowiedzią na tą sytuację bycia w sytuacji niemal bez wyjścia było założenie firmy Optimus. Jedynie na czym się znałem, byłem z wykształcenia informatykiem, ale po Akademii Ekonomicznej w Krakowie, więc równocześnie ta ekonomia nie była mi tak odległa. No i ponieważ znałem się na informatyce, więc mogłem tak naprawdę z jakimś największym prawdopodobieństwem sukcesu założyć właśnie firmę w tej dziedzinie. To chciałem pana zapytać, jak udało się osiągnąć taki ogromny sukces całej grupy Optimus? To nie tylko marka Optimus, to też Onet, więc w tamtych czasach no naprawdę był pan tak naprawdę firmą Optimus, bo jeden z najlepszych na świecie, można nawet tak śmiało powiedzieć. To prawda. Bardzo szybko przeszliśmy drogę od zera do bycia w WIG-u 20. To było zaledwie kilka lat. To pokazuje ogromne możliwości tej firmy, ale te możliwości wynikały z warunków, jakie wtedy pojawiły się przed takimi ludźmi jak ja, czy jak moi pracownicy. Po reformach Wilczka i Balcerowicza w mojej branży, której nie było w czasie PRL-u, bo była to branża nowa, gdzie nie było żadnych skostniałych nawyków, ani nie było regulacji. Nawet nie wiedzieli, jak tą branżę można uregulować. Więc mieliśmy niemal idealny, absolutny wolny rynek. A co powoduje wolny rynek? Powoduje, że sukces osiąga się wyłącznie pracą i wyłącznie jakością oferty na rynek. Myśmy to bardzo szybko, jako młodzi ludzie, zrozumieli, że jeżeli będziemy mieli najlepsze komputery, najlepiej serwisowane, o najlepszych parametrach technicznych, z wielką kulturą obsługi klienta, można powiedzieć, z dopieszczeniem, to było takie słowo u nas w firmie, to osiągniemy sukces. Zrozumiała to cała załoga, zjednoczyliśmy się w tym wielkim wyzwaniu, włożyliśmy w to całe swoje możliwości, całą pasję, żeby nasze produkty były najlepsze. Musieli być najlepsze komputery, najlepsze kasy fiskalne, musieliśmy stworzyć najlepszy portal, czyli Onet i tak dalej. W sumie powstało takich 30 firm, z tego 3 stały się liderami w swoich branżach. To pokazuje skalę naszej pasji, ale równocześnie doskonałe warunki, jakie wtedy państwo stworzyło dla takich prężnych, młodych ludzi, jakimi myśmy byli. Proszę zobaczyć, jaki dowód uznania, jak po pewnym czasie przychodzi do nas Lockheed Martin, ten wielki Lockheed Martin ze Stanów Zjednoczonych i proponuje nam joint venture, bo jesteśmy tak dobrze. Dzisiaj to naprawdę praktycznie nieosiągalne. A nieosiągalne nie dlatego, że nie ma młodych ludzi w Polsce, którzy chcieliby osiągać sukces, tylko że państwo stworzyło tak wiele barier, że ci młodzi ludzie są bez szans. Ponieważ mają mniej barier za granicę, to jeżeli ktoś chce osiągnąć prawdziwy sukces, to o wiele łatwiej mu to zrobić za granicą. Znam bardzo wielu kolegów, co wyjechali do Londynu, tam założyli firmy, które nawet potem funkcjonują w Polsce, bo tam nie ma tej wszechobecnej biurokracji. Czy według pana właśnie dzisiaj łatwo jest założyć i utrzymać własny biznes tutaj w Polsce? Na pewno to jest dużo trudniejsze niż dawniej.
Ale jeżeli ja mogę coś poradzić, to dałbym takich kilka rad, które myślę, że sprawdzają się zawsze. Po pierwsze, jeżeli ma to być Twój biznes, wybieraj branżę, w której jest najwięcej wolnego rynku, w której jest najmniej regulacji branżowych, wszelkich norm, ograniczeń, przepisów, certyfikacji, homologacji, nie wiadomo czego. Są jeszcze takie branże. Popatrzmy na parę lat temu przepiękny sukces polskiego przemysłu jachtowego. Polska, jachty, kto by pomyślał? A dlaczego było to możliwe? Ja pamiętam, jak rozmawiałem z jednych prezesów i oni mówi, jak to pięknie się rozwija, eksportuje na cały świat. I mówi, nikomu o tym nie mówcie, bo zaraz nam wymyślą jakieś przepisy i regulacje. Była branża, podobnie jak komputery, jeszcze do niedawna, praktycznie uregulowana przez naszą biurokrację. I można było? Można było. Więc jeżeli mogę poradzić, wybierajcie branżę, gdzie jest najmniej biurokracji, najmniej regulacji. Druga sprawa. Sukces osiąga się prawdziwy w takich warunkach pracy. Jeżeli się wszystko wali, to trzeba robić więcej pracować. Jeżeli się jeszcze bardziej wali, to jeszcze więcej pracować. I nie popełniać błędu, że jak już włożyłem tyle pieniędzy, to muszę dalej inwestować. Jeżeli faktycznie zmieniły się warunki, albo poznałem coś, co uniemożliwia sukces, trzeba się jak najszybciej wycofać i spróbować czegoś nowego. A czy według Pana przepisy w Polsce są idą ku lepszemu? Widać jakąś poprawę, czy raczej mamy właśnie nadmiar coraz większy i to coraz bardziej rośnie tych regulacji, norm, przepisów, które jednak zabijają tą przedsiębiorczość, tą kreatywność i ten czas, który właśnie można by było poświęcić na rozwój firmy? No niestety sytuacja jest coraz gorsza. Popatrzmy, jak się ocenia pracę Sejmu. Jak Sejm kończy kadencję, to ma wielkie brawa, że utrwalił kolejnych kilka tysięcy ustaw. Przez to jest kilka tysięcy nowych barier i proszę zobaczyć, jakie dodatkowe koszty. No bo ile trzeba najpierw urzędników, żeby oni to nowe prawo włożyli, ile trzeba zwiększyć podatki, żeby tych urzędników utrzymać. Proszę zobaczyć. I potem, jak to prawo, które ci urzędnicy, ten gorset dają, jak bardzo pogarsza konkurencyjność polskiej gospodarki. Przecież, żeby sprostać tym wymaganiom urzędników, trzeba zaangażować w firmie ogromne środki, a to przecież kosztuje. I jeżeli teraz my, przedsiębiorcy, pracownicy, zajmujemy się sprostaniem wymogów biurokratycznych, a nie ofertą rynkową i poprawianiem jej, no to są pieniądze wyrzucone w błoto. I w związku z tym one pogarszają bardzo konkurencyjność polskiej gospodarki, a ponieważ my musimy być otwarci na świat, bo to jest nasz rynek zbytu, co możemy zrobić, żeby tą konkurencyjność utrzymać? Obniżać płace. Realnie obniżać płace. Proszę Państwa, tajemnica, dlaczego w Polsce się średnio tak mało zarabia, a dużo lepiej na Zachodzie, to jest dokładnie proporcjonalne do ilości biurokracji. Im więcej biurokracji, tym gospodarka bardziej obciążona dodatkowymi kosztami, tym większe podatki i tym niższe płace, żeby konkurencyjnych utrzymać. A głupie gadanie, że tak powiem, że w Polsce są niskie podatki, to bo jest niższy podatek taki czy inny, tylko ktoś zapomniał, że na Zachodzie mają podatków 2 czy 3, a u nas mają 330. Czy każdy przedsiębiorca, że ja płacę podatek na przykład w mojej mleczarni od zbiorników z wodą, od szczurów, no, tych podatków mam tyle. Ostatnio okazało się, że nie płacę podatku od mleka. Nawet nie wiedziałem, że taki podatek istnieje. Całe szczęście, że tego mleka owczego jest niewiele, więc nawet z karami za 2 lata tego podatku nie było dużo. Jeżeli teraz się pozbiera te wszystkie kilkaset podatków, którymi jesteśmy obciążeni jako gospodarka, no to przecież to jest absurd. Jesteśmy tak z kamieniem u szyi, że nie mamy obiektywnie żadnych szans, żeby na równych prawach walczyć z firmami zagranicznymi. A druga sprawa, że ta, jak napisał Friedman, laureat Nagrody Nobla, tyrania status quo, czyli ta tyrania tej rzeczywistości, cały czas powoduje zwiększenie obciążeń, zwiększenie obciążeń. I kiedy według Pana jest szansa na tą zmianę, poprawę? Czy jest to możliwe i co moglibyśmy zrobić? Na świecie przecież mamy bardzo wiele pozytywnych doświadczeń. Mamy też pozytywne doświadczenia z Polski. Proszę zobaczyć, jak takie branże, chociażby jak branża komputerowa, jak chyba takich branż jest bardzo wiele, jak pięknie się rozwinęły w momencie, kiedy miały warunki wolnego rynku. Ja w Optimusie, żeby być konkurencyjnym na świecie, miałem współpracę z firmami amerykańskimi na wprost, żeby mi amerykańskie firmy nie wyłapywały pracowników najlepszych,
Co musiałem zrobić? Podnieść płacę. Płacić tyle samo, co w Stanach Zjednoczonych. Przecież moi pracownicy zarabiali dokładnie tyle samo, co w Stanach Zjednoczonych. I nie walczyły tego żadne związki zawodowe, żadna płaca minimalna, żadne nic. Ja w interesie swojej firmy musiałem płacić tyle samo, co w Ameryce. Bo przecież no, jak moi pracownicy wjeżdżali do Stanów, tam pracowali, tam ci poznawali ich jakość, momentalnie i proponowali, zostaj u nas, jak był dobry. A chciałem zapytać właśnie odnośnie firmy, odnośnie etyki. Wiem, że etyka jest, była też u Pana w firmie numerem jeden i jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach również przy budowaniu biznesu. Chciałem prosić o objaśnienie, dlaczego aż tak ważne jest budowanie biznesu opartego na etyce. Traktuję etykę jako bardzo istotny czynnik sukcesu. Taki sam jak kapitał, jakość ludzi. Firma oparta na etyce jest dużo sprawniejsza, bo jest mniej zbiurokratyzowana. W takiej firmie jest miejsce na patriotyzm do swojej firmy. Tą firmę niemalże zaczyna się kochać, tej firmie się służy, tej firmie się do tej firmy wkłada się całe swoje jajca i serce. Przecież taka firma dzięki postawieniu, zamiast na paragrafy, regulaminy, kontrole wewnętrzne, jeżeli się postawi na etyce, jest po prostu dużo sprawniejsza, dużo bardziej konkurencyjna, tańsza i lepsza na rynku. Oczywiście pod warunkiem, że mamy rynek, a nie ustrój biurokratyczny, jak w tej chwili. A właśnie wracając do tego rynku, to jakie według Pana są największe różnice pomiędzy rynkami w latach 90., kiedy był ten wolny rynek, a dzisiaj? No przede wszystkim to, że w czasach wolnego rynku, jako prezes firmy, praktycznie zajmowałem, jako cały zarząd, jako całe kierownictwo firmy, myśmy się niczym innym nie zajmowali, jak żeby klient był dopieszczony. Żeby klientowi w naszej firmie było jak najlepiej. Cała nasza energia szła na poprawienie jakości obsługi klienta i jakości produktu. A dzisiaj ja nie wychodzę, prowadząc produkcję serów, nie wychodzę często całymi godzinami na gospodarce, bo takie sprawozdanie, taka informacja, takie wyjaśnienie, takie staranie się o kolejne zezwolenie czy kolejny papierek. No, dziś na przykład weszło nowe prawo o opakowaniach. Musiałem zatrudnić całą grupę ekologów, którzy prowadzą badania, że w moim gospodarstwie, w moim rejonie jest czysto. Każdy, kto tu przyjedzie, powie od razu, jestem na poziomie 700 metrów nad poziomem morza, otoczony lasami, tu musi być czysto. No ale ponieważ weszły przepisy, że wszystko, co jest na opakowania, nazywam tam, że owce żyją w czystym, górskim środowisku, więc teraz muszę przeprowadzić bardzo kosztowne, za wiele tysięcy złotych badania, które gdyby to był normalny kraj, urzędnik i przyjechał, zobaczył, no faktycznie, na takiej wysokości wśród lasów, kiedy moje wszystkie owieczki są powyżej wsi i nigdy nie schodzą poniżej wsi, kiedy wszystkie pyły, gazy i tak dalej nie mogą takiej wysokości wznieść, no bo są po prostu ciężkie, to żadne badania są panu niepotrzebne, bo to jest oczywiste. Takich przykładów mógłbym opowiadać przez tydzień, miesiąc, a pewnie i rok. Smutne, mam nadzieję, że to jednak doczekamy tych czasów, kiedy rzeczywiście to prowadzenie biznesu będzie takie, że na podstawie ludzkiego po prostu czynnika, a nie przepisów, regulacji i może na sam koniec jeszcze przepiękna konfrontacja z Nową Zelandią. Jakieś 2 miesiące temu dostałem zaproszenie na obiad od ambasador kobiety Nowej Zelandii w Polsce, pani ambasador, bo przyjadą hodowcy owiec z Nowej Zelandii, no i żebyśmy sobie porozmawiali, jak to jest. No więc odbywa się spotkanie z hodowcami z Nowej Zelandii. Notabene, proszę zobaczyć, w każdym dużym sklepie w Polsce nie ma polskiej jagnięciny, tylko nowozelandzka. Proszę zwrócić uwagę, tam jak jest producent, to jest Nowa Zelandia. No i rozmawiamy z tymi hodowcami i mówimy, no jakie mamy problemy. No oni mówią oczywiście takie choroby, takie warunki, a nic nie mówią w ogóle o biurokracji, kolczykach, księdze stada. A my mówimy, no a jak sobie radzicie z biurokracją? No jak z kolczykowaniem, księgą stada, z ewidencją, z kontrolami weterynarza, agencji? A oni pytają, a co to jest? Ja mówię, nie prowadzicie żadnej ewidencji? A po co? A on mówi, jak zrobi się choroba i trzeba na przykład wiedzieć, jak leczyć. No a co, a u was nie ma rozumu? U nas jest zdrowy rozum. Przychodzi weterynarz i wszystkie problemy zażegnujemy najlepszymi decyzjami, bo mamy rozum. Nam jest biurokracja niepotrzebna. Proszę Państwa,
kraj, gdzie nie ma żadnych regulacji na odcinku hodowli owiec, podbija światowy rynek jagnięciny. I to jest odpowiedź na pytanie, gdzie jest recepta na sukces? Anulacja, ograniczenie do minimum, do tego, co jest naprawdę niezbędne administracji państwowej. Wtedy ona jest tania, nie przeszkadza, służy rozwojowi i pilnuje tego, co powinna. Służby zdrowia, dróg, bezpieczeństwa, a wara od biznesu. A chciałem się zapytać o różnicę w prowadzeniu właśnie biznesu. Miał Pan właśnie biznes związany z nowymi technologiami, z IT, teraz jest Pan producentem zdrowej żywności. Tak naprawdę no, Pana sery podbijają też, można powiedzieć, już śmiało cały świat, na pewno nie tylko Polskę, ale no, słyną mi naprawdę z jakości tych serów i całego zdrowego jedzenia. Chciałem spytać, czy dla Pana jakie są to różnice, czy ciężko było się przestawić na zupełnie inną dziedzinę? Tak naprawdę przestawienie to jest tylko zdobycie wiedzy fachowej. Czyli w zasadzie nie ma, jak chodzi o sposób prowadzenia biznesu, nie ma dużej różnicy. Tu trzeba poznać środowisko, czyli wiedzę o przedmiocie, który się robi, i trzeba przede wszystkim wszystko robić dobrze. Tak, trzeba było mieć dobry komputer, to trzeba mieć dobry ser. Jak trzeba spełnić było wszystkie warunki, żeby komputer był dobry, no to ja muszę spełnić wszystkie warunki, żeby był dobry ser. Kiedyś była ważna chociażby nie wiem, odprowadzenie ładunków na linii montażowej, dziś jest ważna czystość, pedantyczna czystość. Ponieważ jeżeli mamy czysto w oborze, czysto na całej drodze sera, mamy laboratorium tej klasy, które natychmiast bada mi, czy przed dojeniem wymiona owiec są sterylne, czy kocioł serowarski jest sterylny, bada mi ilość bakterii, momentalnie wyskakuje na drukarce, co jest w moim mleku, co jest w moim serze, to już jest po prostu rozbudowany komputer. Dzisiejsze laboratorium mikrobiologiczne to jest bardzo rozbudowany komputer. Kontynuuje Pan tak trochę? Proszę powiedzieć, to jest po prostu obojętnie gdzie się jest i co się robi, trzeba to zrobić dobrze, z szacunkiem dla klienta, z poszanowaniem wszelkich reguł dobrego rzemiosła, dobrego biznesu, które w tej branży występuje. Nie ma różnic praktycznych. I często wiele osób zaczyna robić jakieś działania, nie widząc tego efektu, odpuszcza. Czy ma Pan jakąś receptę, jak te osoby mogą znaleźć tą w sobie długotrwałą motywację? No dla mnie motywacją jest to, że jestem zawsze niezadowolony z tego, co osiągnąłem. Przypomina mi się kiedyś podsłuchany pracownik, który nie wiedział, że ja słyszę rozmowę dwóch pracowników w Optimusie. To było piękne. I ja tę rozmowę pamiętam do dziś i ona w pewnym sensie pokazuje istotę sukcesu w biznesie. Pyta się jeden pracownik Optimusa drugiego. Słuchaj, jaki możesz mi dać największy prezent? Ten drugi zaczyna wymyśleć to, tamto. Słuchaj, największym dla mnie prezentem jest krytyczna uwaga w pracy, bo dzięki temu będę mógł lepiej pracować. Sypan wyobraża klasę tej firmy, klasę tych ludzi i nie dziwić potem się trzeba, że ta firma odnosiła sukces. Dokładnie to samo bym zarekomendował w każdej innej firmie. A jakie są dla Pana najważniejsze wartości w życiu? No przede wszystkim musimy zrobić wielką inwestycję o sens życia. Po co ja żyję? Nie da się na to pytanie odpowiedzieć szybko i łatwo i trzeba włożyć wiele trudu, wiele czasu, wiele potu, żeby poznać odpowiedź i żeby być pewnym, że to jest odpowiedź prawdziwa, że to jest odpowiedź dobra. Oczywiście nie unikniemy tu pytania o sens istnienia świata, pytania światopoglądowego, czy jesteśmy przypadkowym produktem ewolucji, czy też zostaliśmy stworzeni. Jeżeli sobie na to pytanie nie odpowiemy, czy jesteśmy jakimś tym dziełem przypadku, czy też wszystko, co robimy, ma sens, no to nigdy nie będziemy tego sensu widzieli. Jeżeli sobie na to pytanie odpowiemy, a w moim wypadku oczywiście po bardzo wielu latach studiów odpowiedziałem sobie, że świat został stworzony przez Twórcę, który podał nam cały system wartości, również system wartości, aby być szczęśliwym. Potem jest bardzo możliwa droga, żeby do tych wartości i do tych reguł się dostosować. Ale proszę mi wierzyć, jak człowiek na tą drogę wejdzie, to chociażby się dookoła cały świat walił, zaczyna być coraz bardziej szczęśliwy. I życie zaczyna być piękne, nawet jeżeli warunki są tak ciężkie, nawet jeżeli w międzyczasie trafi się do więzienia. Pana największy sukces?
właśnie, że postawiłem na to kluczowe pytanie. Gdybym ja od szkoły średniej do pracy w Optimusie nie inwestował w odpowiedź na to pytanie, jaki jest sens życia, skąd się wziąłem i nie zainwestował na tyle dużo, żeby być pewny tej odpowiedzi. Jeżeli ja zainwestuję troszkę, no to a być może ja się pomyliłem, a być może to nie jest tak, a być może jest jakiś łatwiejszy sposób niż dobro i rzetelność. Więc jeżeli się porządnie tą lekcję odrobi, jest się pewny co do czego się doszło i zaczyna się według tego żyć, to wtedy się rozumie sens życia, sens świata, sens cierpienia i wtedy człowiek wie, co to jest prawdziwe szczęście. Czy jest jakaś książka, którą mógłby polecić Pan naszym widzom? Tych książek jest tak wiele, że nie mogę polecić jednej, no bo żeśmy już rozmawiali o Friedmanie, tyrania status quo, to z ekonomii. No jest mnóstwo książek, które właśnie pozwalają odpowiedzieć na pytania o sens życia. Jest bardzo wiele równie ciekawej literatury. No chociażby ostatnio czytałem Cejrowskiego z podróży do dzikich plemion w Ameryce Południowej. Jak można tu wskazać tę książkę? Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Coś dla siebie. Myślę, że to musi być też wszechstronny rozwój. To nie może być monokultura. A czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? Myślę, że dużo z tego, co chciałbym przekazać, już powiedziałem. Ale my chyba, jeżeli popatrzymy na to od strony gospodarczej, to nie ma nic ważniejszego dla młodych ludzi niż walka o wolny rynek. Takimi drogami, jakie one są dostępne, oczywiście mówię tu o drogach godnych, natomiast jak chodzi o bycie szczęśliwym, to nie ma nic ważniejszego niż odpowiedzenie sobie na pytanie, czy jestem przypadkiem, czy też zostałem stworzony z miłości przez Twórcę. Dziękuję bardzo, miło było się spotkać i dziękuję bardzo za tak inspirujący wywiad.